Janki Tipsy. Charakterystyczny model, który na pierwszy rzut oka wyróżnia się żebrowaniem całego korpusu. Jeśli przyjrzymy się bliżej, to widać, że ten korpus składa się z dwóch odcinków. Pierwszego, który jest bardziej mięsisty i grubszy, który gwarantuje nam większą wytrzymałość przy wielokrotnym przezbrajaniu na różne główki jigowe. Oraz druga, bliższa i ogonowa część, odchudzona, dzięki temu zwiększa nam to znacząco ruchliwość tej tylnej części przynęty. Co nam daje to żebrowanie? No otóż w trakcie prowadzenia te fałdki delikatnie drgają, emitując dodatkowe wibracje, które ryby odbierają linią boczną. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie ogonkowi, to widać, że jest on zrobiony z bardzo cienkiej gumy i stosunkowo szeroki. Dzięki temu ta przynęta jest naprawdę bardzo ruchliwa, nawet przy wolnym prowadzeniu. Posiada oczywiście dodatkowe rowki do zbrojenia w haczyki offsetowe, bądź w zestawy takie jak spinner bite, bądź z chatter bite'em z przodu, dostępne również w ofercie Ganki. Szeroka baza kolorów pozwala nam dobrać coś dla siebie, zarówno jaskrawe odcienie seledynu, bądź pomarańczu. Dla tych, którzy lubią czystsze kolory, bardziej naturalne, mam oczywiście perełki z brokatem, bądź taki fajny kolorek, gdzie grzbietowa część jest ciemna, z zielonym brokatem. Kolor nazywa się roach, czyli płotka. Na pewno na czystej wodzie na ten kolor możecie spodziewać bardzo fajnych rezultatów. Dwie wielkości, 10 cm oraz 7,6 pozwalają nam dopasować się do tego, czy chcemy łowić bardziej sandacze, czy mamy podskubywania i chcemy połowić trochę okoni. Oraz dostępna jest wersja z ogonkiem twisterowym. Wszędzie tam, gdzie ryby mają już dość mocnej, intensywnej pracy, bardzo chętnie atakują przynęty drobniej pracujące, tak jak ten z twisterowym ogonkiem. Normalne, dostępne są w paczuszkach. Duże możecie sobie wybrać z zestawów. Mamy do dyspozycji zestaw na czystą wodę i zestaw na wodę brudną. Od razu na pierwszy rzut oka zauważymy, że te na czystą wodę mają dużo brokatu i naturalniejsze kolory. Te na wodę trąconą są to cienie żółtego, seledynu oraz pomarańczu. Więc pamiętajcie, nie tylko wielkość, nie tylko praca, czyli paletka bądź twisterowy ogonek, ale również kolor. W tej serii macie duże pole do popisu, więc na pewno zwróćcie uwagę. Tipsy z twisterowym ogonkiem CXL oraz z kopytkiem SXL. Polecam Wam tą gumę. W następnych odcinkach powiem Wam więcej o kolejnym modelu, więc bądźcie z nami na bieżąco i śledźcie nasze kolejne filmy.